Niedawno naukowcy dokonali zdumiewającego odkrycia, które może zmienić cały przebieg eksploracji Marsa. Najwyraźniej na czerwonej planecie znajdują się oceany ciekłej wody. Przyszłość rysuje się więc w jasnych barwach. Moglibyśmy wykorzystać tę wodę do wsparcia przyszłych misji, a potem być może nawet przenieść się na Marsa, ponieważ nie musielibyśmy martwić się o to, skąd wziąć ten cenny płyn. Cóż, jest jeden duży problem. Te oceany ciekłej wody znajdują się wewnątrz Marsa, tak głęboko, że raczej tam nie dotrzemy. Tak przynajmniej twierdzi nowa analiza danych sejsmicznych zebranych przez lądownik Mars Insight. Ogromne rezerwy ciekłej wody wydają się być najlepszym wytłumaczeniem dla niektórych dziwactw sejsmicznych czerwonej planety. Tak więc cała ta cenna woda jest poza naszym zasięgiem, ale musimy ją znaleźć, aby rozwiązać zagadkę wodnej historii naszego czerwonego, pełnego kurzu sąsiada. Najpierw trzeba ustalić, gdzie znajduje się woda i ile jej ukrywa nasza planeta. Nasze łaziki poruszają się po powierzchni czerwonej planety, zbierając wszystkie dostępne dane na temat geologii jej powierzchni. I staje się coraz bardziej oczywiste, że Mars był kiedyś pokryty wodą. Wiele czynników od marsjańskiego terenu po starożytne suche jeziora i delty sugeruje, że był czas, kiedy planeta była dość mokra. Obecnie na powierzchni Marsa i tuż pod nią wciąż znajduje się woda, ale ma ona postać lodu i nie przypomina tego, co Mars posiadał w zamierzchłej przeszłości. Aby zrozumieć, ile wody mogło znajdować się na czerwonej planecie miliardy lat temu, musimy dowiedzieć się, gdzie się ona podziała. Istnieją dwa miejsca, do których mogła trafić woda: w przestrzeń kosmiczną lub do wnętrza Marsa. Następnie mogła zostać odizolowana jako zbiorniki cieczy lub złoża lodu. Obecnie nie mamy żadnego sposobu na zmierzenie, ile jej kiedyś wyciekło, ale wreszcie możemy dowiedzieć się więcej o lepkim centrum czerwonej planety. Wszystko dzięki lądownikowi Mars Insight. Obecnie już nie działa, ale od listopada 2018 do grudnia 2022 nasłuchiwał szumów i dudnień oraz monitorował aktywność pod swoimi stopami. Chodzi o to, że fale akustyczne generowane przez aktywność sejsmiczną głęboko wewnątrz planety mogą zmieniać się w zależności od składu i gęstości materiału, przez który te fale się poruszają. Naukowcy mogą uzyskać wiele informacji, analizując zachowanie fal sejsmicznych. W tym przypadku wykorzystali oni model podobny do tych używanych do mapowania podziemnych pól naftowych i warstw wodonośnych na naszej rodzimej planecie. Następnie z pomocą tego modelu przeanalizowali dane zebrane przez InSight na Marsie. Odkryli, że najlepszym wyjaśnieniem może być istnienie warstwy popękanych skał, których szczeliny były wypełnione wodą głęboko pod powierzchnią czerwonej planety. Warstwa ta może znajdować się na głębokości od 11 do 19 km, dlatego dotarcie do niej byłoby niezwykle trudne dla przyszłych misji. Mimo to nowe odkrycie jest nam w stanie pomóc zrozumieć marsjański cykl wodny. Potwierdzenie istnienia dużego zbiornika ciekłej wody rzuca światło na to, jaki był klimat na Marsie lub jaki może być pewnego dnia. A jeśli kiedyś Mars miał dużo wody, mógł nadawać się do życia, więc może też stać się zdatny do zamieszkania w przyszłości. Woda ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania, tak więc podziemne zbiorniki wodne na czerwonej planecie mogą już nadawać się do życia. Być może podczas gdy my sobie teraz rozmawiamy, maleńkie mikroorganizmy lub nawet jakieś mackowate stworzenia żyją sobie tam w zaciszu podziemnego domu. Na Ziemi bardzo głębokie kopalnie są siedliskiem życia, a dno oceanu z jego ogromnym, niewiarygodnym ciśnieniem również nie jest go pozbawione. Jak dotąd nie znaleźliśmy żadnych dowodów na istnienie życia na Marsie, ale wygląda na to, że jest potencjał. Dane InSight wykazały, że w górnej skorupie planety prawdopodobnie nie ma dużo wodnego lodu, przynajmniej w regionie wokół lądownika. Jeśli jednak okaże się, że warstwa bogata w wodę znajduje się głębiej pod powierzchnią i rozciąga się wokół całego globu planety, wówczas byłoby tam wystarczająco dużo wody, aby wypełnić starożytne dna oceanów, a nawet więcej. Mars nie jest jedynym miejscem poza Ziemią, gdzie znajduje się woda lub gdzie pewnego dnia możemy ją znaleźć. Weźmy na przykład stary, dobry Księżyc. Na naturalnym satelicie Ziemi woda występuje na całej powierzchni, ale nie jest to ta woda, o której myślisz. Na Księżycu występuje ona głównie w postaci lodu i jest rozmieszczona nierównomiernie. Na przykład bieguny Księżyca to regiony, do których nigdy nie dociera światło słoneczne. Z tego powodu jest tam bardzo zimno. Nic więc dziwnego, że znajduje się tam dużo lodu. Lód w tych obszarach jest również często mieszany z księżycową glebą i ukrywa się głęboko pod powierzchnią.
Następnie jest Enceladus, szósty co do wielkości księżyc Saturna. W rzeczywistości nie jest on aż tak duży. Ma zaledwie 505 km średnicy. Innymi słowy, ten księżyc jest wystarczająco mały, aby zmieścić się w Arizonie. Co ciekawe, kiedy sonda Cassini po raz pierwszy dotarła do Saturna, naukowcy spodziewali się, że Enceladus będzie zamarzniętą kulą lodu. Jednak to, co zobaczyli, to pióropusze lodowych cząstek i pary wodnej, wydobywające się z gejzerów na powierzchni księżyca. Stało się jasne, że między skalistym jądrem księżyca a jego lodową skorupą znajduje się ogromny ocean. Jest jeszcze księżyc Jowisza, Europa. Naukowcy uważają, że ten świat jest jednym z najbardziej obiecujących miejsc w Układzie Słonecznym, jeśli chodzi o poszukiwanie nowych form życia. Dzieje się tak, ponieważ Europa posiada ogromny ocean słonej wody o głębokości od 64 do 161 km. I choć znajduje się on pod warstwą lodu o grubości od 16 do 32 km, to wciąż potencjalnie nadaje się do zamieszkania. Astronomowie uważają, że duże ilości wody mogą wybuchać z pęknięć w lodowej skorupie i uwalniać zawartość oceanu Księżyca w przestrzeń kosmiczną. Temperatura, ciśnienie i skład chemiczny na Europie są bardzo różne i astronomowie nie są jeszcze pewni, jak zachowuje się tam lód. Jest to główny powód, dla którego nie udało im się jeszcze ustalić, jak głębokie lub duże są zbiorniki wody na Europie i ile czasu potrzebują na ponowne zamrożenie. Ale ze wszystkich miejsc, w których moglibyśmy znaleźć wodę we wszechświecie, najbardziej dziwacznym jest chyba otwarta przestrzeń kosmiczna. W 2011 roku dwa zespoły astronomów odkryły chmurę wody unoszącą się swobodnie wśród gwiazd. Był to największy i najdalej znajdujący się zbiornik wody, jaki kiedykolwiek wykryto. Ta ogromna chmura pary wodnej otacza czarną dziurę, ale nie byle jaką. To kwazar znajdujący się 12 miliardów lat świetlnych od Ziemi. Warunki wokół niego muszą być naprawdę wyjątkowe, aby wytworzyć tak ogromną ilość wody. Obłok ten zawiera 140 bilionów razy więcej wody niż cała Ziemia. To wystarczająco dużo, aby zapewnić każdemu mieszkańcowi naszej planety wodę o wartości 20 tysięcy razy większej. Ale jest coś jeszcze fajniejszego. Astronomowie uważają, że ta chmura wody uformowała się zaledwie 6 miliardów lat po powstaniu Wszechświata. Odkrycie jest kolejnym dowodem na to, że woda była obecna w całym Wszechświecie, nawet u jego początków. Ale co najważniejsze, do czasu odkrycia tego obłoku naukowcy nigdy nie wykryli pary wodnej tak odległej w czasie. Oczywiście w naszej galaktyce Drogi Mlecznej jest woda, ale w postaci lodu. To odkrycie całkowicie zmienia nasze myślenie na temat istnienia wody we Wszechświecie.